Dzień dobry. Z ogromną przyjemnością witam wszystkich w imieniu wójta gminy Chełmża, pana Jacka Czarneckiego, na uroczystości otwarcia kolejnej nowej inwestycji naszej gminy. Tym razem przeznaczonej dla seniorów grupy 60+. Z wielką radością informuję, że w gminie Chełmża dobiegła już końca realizacja zadania związanego z utworzeniem dziennego domu Senior Plus pod nazwą Przystań Seniora. I uwaga, teraz przecinamy, a seniorzy dają głos. Uwaga, przecinamy. Brawo. Na obiekt wybrano budynek poszkolny. Placówka znajduje się na jednej kondygnacji. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Przy jednym z trzech wejść znajduje się podjazd do wózków inwalidzkich, a łazienki są dostosowane do potrzeb osób z trudnościami poruszania się. W ramach projektu wykonane zostały prace remontowe oraz do wyremontowanych pomieszczeń zakupiony został sprzęt oraz doposażono w meble oraz sprzęt AGD i RTV. Znajdują się następujące pomieszczenia. Kuchenne do przygotowywania posiłków, ogólnodostępne pełniące funkcję spotkań oraz spożywania posiłków, klubowe, gdzie tam będą mogli seniorzy oglądać wspólnie telewizję, grać w brydża bądź wspólnie wypić kawę, do utrzymania aktywności ruchowej, do odpoczynku, dla personelu, szatnia oraz pomieszczenie gospodarcze. W ramach oferty dziennego domu realizowane będą tutaj zajęcia mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego poprzez poprawianie tutaj, poprzez rozwijanie umiejętności i zainteresowań naszych seniorów. Ufamy, że nowo wyremontowane pomieszczenia oczarują dzisiaj przybyłych w dniu dzisiejszym gości, a przede wszystkim spełnią oczekiwania tych seniorów, którzy zdecydują się i zechcą spełnić swój czas w przystani seniora, gdzie będą czuć się bezpiecznie, przyjaźnie, szczęśliwie, rodzinnie, przeświadczeniem, że warto tutaj być. Powstanie teren zielony. W chwili obecnej jest tam parking. W tym miejscu powstanie teren zielony, ławeczki, na których będziecie mogli Państwo odpoczywać, rabaty z zielenią, które będziecie mogli uprawiać i o które będziecie mogli dbać. Teren zostanie oświetlony. Do terenu zostanie doprowadzona nowa droga. Tu widać chatę solną, która właśnie jest budowana. Jej budowa zostanie zakończona po weekendzie. Widać też scenę. Jest to miejsce, w którym będziecie mogli spędzać wolny czas, korzystając
z uroków natury. To, że na sali jest tylu seniorów, to mnie nie dziwi. Robiliśmy już majówki seniora, zawsze była frekwencja duża. Pewnego dnia ustaliliśmy zasady, podzieliliśmy obiekt na trzy części. Jest część przeznaczona dla młodzieży. Dzisiaj państwo wiecie, że tam się odbywają nawet takie półkolonie strzeleckie. Każdy może z rodziną przyjechać i spróbować swoich sił w strzelectwie wirtualnym. Ale zasadniczy budynek został przeznaczony dla seniorów i próbujemy ten budynek wam zadedykowaliśmy, zrobiliśmy inwestycje i praktycznie od jutra klub seniora może się tam już wprowadzić. Ta trzecia część to oczywiście część sportowa. Mamy orlika, mamy salę. Sporo jeździliśmy i podglądaliśmy. Ja cały czas się zastanawiałem, co to też musi być za pomysł, żeby seniorzy mieli ochotę się spotykać. I państwo wiecie, jeździłem w różne miejsca, między innymi jest tu pani wójt, pani Danka z Brzozia, też tam ciągle pytałem, co wy robicie, że macie ochotę się spotykać. Wszędzie ten początek był trochę pewnie trudny. Proszę państwa, kochani seniorzy, ja liczę, my tylko dajemy początek. Dobrze wiecie, że wy macie pomysły, jesteście kreatywni. Ja chciałbym, żeby było tak jak u naszych wspaniałych sąsiadów, seniorów, którzy już zagospodarowali takie obiekty. Oni mają tyle kreatywnych pomysłów, piszą wiersze, mają prace malarskie, tam się tyle dzieje, że nie trzeba podpowiadać. Po prostu seniorzy sami potrafią sobie ten program stworzyć. Ja tak po cichu liczę, że seniorzy z gminy Chemża również będą kreatywni i to będzie ten obiekt dla nich. Chcę, żebyście państwo nagrodzili te panie brawami, bo tak naprawdę to one zaczęły tutaj te prace i walkę o to, żeby seniorzy mieli godne miejsce w gminie Chemża. A seniorów w gminie Chemża jest dużo. Życzę wam tu udanych pobytów, wielu wspaniałych nowych znajomości i wielu pomysłów. Wszystkiego dobrego. Bardzo dobrze natomiast się dzieje, że takie miejsca są na nowo zagospodarowywane i dostają zupełnie inne, nowe życie. Szanowni państwo, ja tydzień temu, może nawet niespełna tydzień temu, byłam tutaj w przystani seniora, zwiedzałam ten obiekt, to jest naprawdę fascynujące. Natomiast cieszy mnie i gratuluję państwu takiego wójta, który z takim sercem i zaangażowaniem myśli o tym, żebyście państwo mieli miejsce, do którego z sympatią, z uśmiechem i z radością będziecie przyjeżdżać. Ubiegły rok zakończyliśmy rekordowo niską ilością porodów, 273 tysiące, a w moim pokoleniu, kiedy ja się rodziłem w latach 50., rodziło się 700 tysięcy dzieci. Porównajcie te kwoty, porównajcie te ilości i teraz ten wyż demograficzny z mojego pokolenia wchodzi w wiek senioralny. Będą z nami mieli trochę kłopotu, nie da się ukryć, ale mam nadzieję, że sobie poradzą. Przewiduje się duże środki na politykę senioralną i to nie taką, żeby budować w domach pomocy czy w zolach łóżka, tylko żeby z tymi finansami docierać do takich miejsc jak tu, żeby docierać do domów, do środowiska, do sąsiadów i tam ta pomoc ma być kierowana. Mam nadzieję, że uda nam się tą pomoc także dla gminy załatwić, powiem tak brzydko, wprost, ale taka jest prawda. Ja chciałabym w imieniu samorządu gminy Brzozie pogratulować wam tak wspaniałej inwestycji, tak wspaniałego miejsca, przystani, ale także pogratulować wam tak wspaniałego wójta, który wszędzie się pojawia, miły, sympatyczny, potrafi załatwić środki i dzięki temu takie inwestycje w waszej gminie mogą po prostu być realizowane. Pan wójt powiedział, że każdy projekt zaczyna się od marzeń, ale to prawda. Trzeba mieć marzenia, żeby móc to dalej realizować. Trzeba mieć jakąś wizję, żeby dalej iść w tą stronę, napisać projekt, pozyskać środki, po prostu żeby to wszystko doszło do skutku.
jako lokalny samorządowiec oraz radny powiatu toruńskiego. Muszę wam powiedzieć, że te wszystkie wasze działania są bardzo zauważalne na terenie powiatu toruńskiego. Bale seniora, przystań seniora, czy też klub seniora naprawdę są bardzo dobrze odbierane. Ja również przywiozłem kilka prezentów dla seniorów i gdybym mógł prosić tu mojego sąsiada, drucha ze straży, przedstawiciela seniorów do odbioru, to bym był bardzo wdzięczny. Dziękuję. Tak, tak. To mamy to, czego seniorzy nie powinni, czyli kawa, czekolada, ale mogą częstować gości. Bardzo się cieszymy. Dziękujemy pyszności. Dziękujemy. O! Wszyscy z Paryża. O! O! Soleil sous le brin, à midi, à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Mani sur rendez-vous dans ce sol avec des fous qui vivent bien tard à la main du soir.